Kierownik Vitasporty.pl z nami. Drugi raz z rzędu wygrywacie 9-2. Bardzo dobre wejście w sezon. No i dzisiaj pokonana mocna drużyna Koguty. Kantenaczy, którzy przed tygodniem pokonali Toruń Północny. Dzisiaj praktycznie bez szans, cały mecz pod kontrolą. Mogę powiedzieć, że cała drużyna dzisiaj pokazała, walczyła do końca. Przede wszystkim to jest dzisiejszy mecz, był za 6 punktów i drużyna pokazała charakter. Przede wszystkim wola walki na boisku, mobilizacja i walczymy. Faworytów w tej lidze jest bardzo dużo, więc na dzień dzisiejszy gramy swoje i punkty ciułamy. Właśnie, bo jednak patrząc na waszą kadrę, no widać, to jest większość zawodników, którzy mają doświadczenie w lidze A. No i ten początek z naprawdę wysokiego C w waszym wykonaniu, no chyba trzeba jednak przyznać, że to wy wyrastacie na zdecydowanych faworytów tej ligi. Nie sądzę. Myślę, że faworytów jest o wiele więcej, ale drużyna jest dobrze przygotowana, mieliśmy sparingi, gramy cały czas, chłopaki grają w różnych ligach. Myślę, że forma powolutku rośnie. Jeszcze nie jest tak, jak powinno być, ale z meczu na meczu będzie lepiej. To jeszcze zapytam, bo jesteś tak samo bardzo mocno związany z Automarem Stare Miasto. Jutro przed wami bardzo ciężkie spotkanie z Eurodrobiem. Przed tygodniem pokonaliście Jakubskie Young Boys 5-1. Natomiast jak nastawienie przed tym jutrzejszym spotkaniem? Bardzo bojowe, z tego co wiem. Mobilizacja jest bardzo duża. Chłopaki na pewno dadzą z siebie wszystko. Wierzę, że będzie zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.